Hi, hi! Mam na imię Julia i jestem lektorką języka norweskiego w szkole językowej Trolltunga. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o określonej formie rzeczownika. To zagadnienie niektórym z Was może wydawać się trochę skomplikowane, ponieważ w języku polskim nie występuje zjawisko określoności i nieokreśloności rzeczownika. Ale mam nadzieję, że po obejrzeniu tego odcinka stanie się to dla Was jasne. Ale zanim zaczniemy, to chciałabym serdecznie zaprosić Was na kurs języka norweskiego w Trolltunga. Wszystkie informacje, których potrzebujecie, aby rozpocząć kurs, znajdziecie w opisie do tego odcinka. Gdyby jednak pojawiły się jakieś dodatkowe pytania, to możecie śmiało kontaktować się z naszym biurem. Kontakt również znajdziecie w opisie. A teraz przechodzimy już do rzeczownika w formie określonej. Ogólnie samo tworzenie formy określonej rzeczownika to nic trudnego, pod warunkiem, że wiecie, jakiego rodzaju jest ten rzeczownik. Spójrzcie na przykłady. En bil, bilen. Et hus, huse. Ai avis, avisa. W przypadku rzeczowników rodzaju męskiego, czyli rodzajnik en, i nijakiego, czyli rodzajnik et, wystarczy przenieść rodzajnik na koniec rzeczownika. Stąd z en bil powstaje bilen, a z et hus powstaje huse. I tutaj uwaga, w formie określonej nie będziemy czytać końcowego T. Czyli zamiast huset przeczytamy huse. Trochę inaczej będzie to wyglądało, jeśli chodzi o rzeczowniki rodzaju żeńskiego. W ich przypadku, aby utworzyć formę określoną, na koniec rzeczownika trzeba dodać a rodzajnik nieokreślony po prostu znika. A więc z I avis robi się avisa. Jednak są pewne szczególne rzeczowniki, w których oprócz dodania odpowiedniej końcówki trzeba pamiętać jeszcze o innych zabiegach. Możecie je zobaczyć tutaj. En dam, dammen. Et tre, tre. Et medium, medie. Ei skulder, skuldra. Kiedy rzeczownik jest zakończony na krótką samogłoskę oraz m, to w formie określonej należy podwoić m. Tak jak widzimy w przykładzie en dam, dammen. Kiedy rzeczownik jest zakończony na akcentowane e, to w formie określonej te samogłoski nie nałożą się na siebie, więc otrzymamy podwójne e, czyli z et tre zrobi nam się tre. W odróżnieniu na przykład do rzeczownika et eple, który w formie określonej będzie brzmiał eple, ponieważ w tym rzeczowniku końcowe e nie jest akcentowane. W przypadku rzeczowników zakończonych na um, należy to um usunąć przed dodaniem końcówki zgodnej z rodzajem rzeczownika. Et medium, medie. Ostatnie odstępstwo dotyczy rzeczowników rodzaju żeńskiego, czyli tych, które posiadają rodzajnik I, zakończonych na r, l lub n. Przed dodaniem a z ich rdzenia należy usunąć e znajdujące się w końcówce. Ei skulder, skuldra. Rzeczowniki w języku norweskim mają formę określoną i nieokreśloną również w liczbie mnogiej, ale o tym możecie dowiedzieć się więcej w innych odcinkach naszej serii. Link do nich znajdziecie w opisie. No dobra! Ale o co w ogóle chodzi z tą formą określoną i nieokreśloną? Najprostszym kryterium, które pozwoli nam zdecydować, czy użyć formy określonej czy nieokreślonej, jest to, czy wspominamy o danej osobie lub rzeczy po raz pierwszy, czy też kolejny, lub czy nasz rozmówca czy rozmówczyni wie o tej rzeczy i wie, o jakiej rzeczy lub osobie mówimy. Zobaczcie na przykłady. Jeg har et hus. Huset er rødt og har hvite vinduer. Mam dom. Prowadzę te informacje. Dom jest czerwony i ma białe okna. W drugim zdaniu wiadomo, że chodzi o mój dom, więc mogę użyć formy określonej. Tę wypowiedź można by było kontynuować w ten sposób. Kjøkkenet i huset mitt stort, men gangen og stua ganske små. Kuchnia w moim domu jest duża, ale przedpokój i salon są dosyć małe. Tutaj możecie zauważyć, że kuchnia, kjøkkenet, przedpokój, gangen oraz salon, stua, są w formie określonej. W sumie wspominamy o nich po raz pierwszy, więc pewnie zastanawiacie się czemu.
Otóż jest to kontynuacja tej samej wypowiedzi, a zatem z kontekstu zdania i kontekstu całej wypowiedzi rozmówca wie, że chodzi o kuchnię, przedpokój i salon w moim domu. Tym samym mamy tutaj na myśli konkretne pomieszczenia, dlatego używamy formy określonej. Formy określonej będziemy używać również mówiąc o rzeczach jedynych w swoim rodzaju lub powszechnie znanych. Na przykład Sula Schiner. Słońce świeci. Universe ar uendri. Wszechświat jest nieskończony. A także mówiąc o gatunku jako całości. Katne ar uafhengie. Koty są niezależne. W tym zdaniu użyliśmy liczby mnogiej. Ale dopuszczalne jest też użycie rzeczownika w liczbie pojedynczej w tym samym kontekście. Katten are unabhängig. Kot jest niezależny. Formy określonej używamy także mówiąc o rzeczach, które w jakiś sposób dookreślamy. Jenta du snakket med är pen. Dziewczyna, z którą rozmawiałeś, jest piękna. Buka du ser på är väldigt sedli. Książka, na którą patrzysz, jest bardzo nudna. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że teraz temat określoności i nieokreśloności rzeczownika jest dla Was jasny. Dajcie znać w komentarzu, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, tak aby w przyszłości nie ominęły Was inne ciekawe i wartościowe filmiki. Hade!